Ja pierdolę. Siemanko dziomeczki, z tej strony Niko i dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak jesteś tu pierwszy raz, zostaw suba. Masz go tam na dole, taki czerwony przycisk. To nic nie kosztuje, a mnie w jakiś sposób wspomoże. Łapka w górę od razu na początku, Facebook i komentarz. Piszcie coś ciekawego, co możemy nagrać w następnym odcinku i co możemy spróbować. A na dzisiaj przygotowałem dla Was. Czekajcie, żeby to ładnie wyglądało. A na dzisiaj przygotowałem dla Was kawior. Kawior. Jest to kawior ze śledzia o kolorze czarnym i w sumie takim pomarańczowym. Już Wam mówię, co to jest. Ikra ze śledzia Solona. Morze norweskie. I pewnie to samo, tylko czym się różni kolor? Nie wiem, czy oni to farbują, czy nie. A to jest też ikra ze śledzia. Nie wiem, czy oni to kolorują, czy coś. To są jakieś dodatki, coś tam, cebuli, czegoś. Szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się nad tym, czy mam to nagrać, czy nie. Bo jakoś tak, szczerze powiedziawszy, nie widzi mi się, żeby próbować ten kawior. Pewnie każdy z Was, jak widzi to na półce, od razu go bierze obrzydzenie. Mnie po części tak samo. Tam czytałem na internetach, w jaki sposób można to w ogóle podawać, nie? Pisze, że najlepiej smakuje do wódki, do koniaku. Do wina musującego. Jeśli ktoś nie wie, to jak tu pisze dokładnie, w XII wieku Rosjanie wpadli na to, jak wydobywać w ogóle tą ikrę, jak ją produkować z tych ryb. Taka informacja mała, żebyście się czegoś nauczyli, a nie tego głupot z moich filmików. I więc dzisiaj spróbujemy tego, zobaczymy, jak to w ogóle smakuje. Mam nadzieję, że taka seria takich dziwnych rzeczy do próbowania Wam się spodoba. Jeżeli tak, to łapka w górę, zobaczymy, ile tam się uzbiera. I dajcie od razu jakieś pomysły do nowego odcinka, co mógłbym spróbować. Ja ogólnie nie jestem taki brzydliwy, więc wszystko mógłbym spróbować. No oczywiście bez przesady, nie? Wiem, co żeście pomyśleli teraz. Więc dobra, odkręcimy. Śmierdzi, kurwa, śmierdzi. Dziwnie to wygląda. Ja Wam to potem przybliżę. Albo gdzieś Wam tutaj to wkleję, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. To trochę wygląda jak mak, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, może Wam to... Telefonem spróbuję nagrać jeszcze. W sumie czemu by nie? Patrzcie. Jak mak. A to? Jak taki gruboziarnisty piach, nie? Dziwnie to wygląda, szczerze powiedziawszy. Już zastanawialiście się czasem w sklepie, jak takie coś może smakować? Czytałem na internecie, że to z chlebem można jeść, z tostami, z jakimś czymś. Ale my to spróbujemy. Nie wiem, ile tego wziąć. Smakuje jak taka karma dla rybek do akwarium na przykład. Ciekawy jestem jak cholera. No dobra, próbujemy. No to siup. Ja pierdolę. Nic takiego niedobrego chyba jeszcze nie jadłem. Jeszcze sam fakt tego, że wiem, że to jest ikra ryb. Jest to dosyć takie chrupkie właśnie jak mak. Jak mak, tak chrupi w zębach. Jest to dosyć słone. Taki ma dziwny, gorzkawy posmak. Takie, nie, ciężko to porównać do czegoś. Taki cierpki smak. Słony, cierpki smak. Jeszcze to chrupi w zębach. Ej, no masakra. Mam to jeszcze między zębami. Ja pierdzielę. Ale widzicie, nie biorę takich małych porcji, nie? A jak chcecie, jak lubicie ten kawior, to mogę Wam podesłać, bo chętnie mogę się tego pozbyć już w tym momencie. Dobra, to jeszcze czarny spróbujemy. No to siup na drugą nóżkę.
słyszycie, jak to chrupi. O, to jest paskudne, kurwa, jak to można jeść? Ja wiem, że to nie jest jakiś kawior za ileś tam set złotych, którzy takie bogaci ludzie kupują. Tylko zwykły chyba dyszkę za słoiczek, ale bez przesady. O mój Boże, aż kataru dostałem. Jest to, nie, naprawdę to jest niedobre. To nawet nie smakuje jak ryba. Chociaż powinno, tak mi się przynajmniej wydaje. W sumie tak samo smakuje jak tamto, tyle że ten jest czarny. Ja myślę, że z łódką. Sprawdźmy to. Zaraz wracam. Dobra. Jeszcze nie. Ok, jestem z powrotem. Czytałem właśnie jeszcze przez chwilę, że najlepiej da się na tost albo na kromkę chleba, na przykład z masłem. Więc zaopatrzyłem się w kromkę. Nie mam koniaku, jak tam pisze, tylko mam whisky. Ale spróbujmy. Jak to pisze dokładnie? Do kawioru czarnego, czyli tego, co tu mamy. Tego o, tu. Najlepszym dodatkiem jest schłodzona wódka lub koniak. No nie mamy koniaku, no ale dobra. Polejmy sobie. Muszę być whisky, sprawdźmy to. Bez przesady. Ale w jaki sposób mam to jeść? Ale mam to napić się tego i... Dobra, zrobimy tak. Napiję się łyczka. Wezmę kawior. I potem popiję to jeszcze. Zobaczymy, może akurat tak to ma smakować. Kurde. Ręka mi się częściej. Kurwa. Szczerze? Jeszcze gorzej niż było. O mój Boże. Zobaczcie, tak powinna wyglądać tu kromka. Tego nie wolno rozsmarowywać. Dobra. Drugi test. Ja więcej tego nie zjem już nigdy w życiu. Pierwszy, ostatni raz. Jakie to jest okropne. Ja pierdzielę. Ale czego się nie robi dla testów? To nie są jakie, byle jakie testy, no. Pewnie. Żeby nie było. Nie wolno tego rozsmarowywać. Dobra, co sobie będziemy żałować? O. Ładnie. O, no bogatości, ten telefon jakoś słabo nagrywa. No dobra, nie jest źle. To próbujmy. Tam się nagrywam. Z chlebem na pewno jest lepiej niż z whisky. I to dużo lepiej. Ogólnie rzecz biorąc, nie mógłbym tego jeść normalnie. Wziąć tego słoika na kanapkę i opierdolić. Nie dałoby rady. Dobra, nie będę tego więcej jadł. Jeżeli chcecie zjeść ten kawior, zapraszam. 4 dni od publikacji tego filmu, on będzie jeszcze dobry. Więc ja go dzisiaj wrzucam. Kto jest chętny do spróbowania, to zapraszam. Podzielę się. Bez niczego. Więc test uważam za rzetelny. Nie polecam serdecznie. Już nie patrzcie na firmę, bo firma to nie ma nic do znaczenia w tym całym filmie. Ogólnie kawior, ten co próbowałem teraz, jest niedobry. Inne, nie mam pojęcia jakie są. Wypowiadam się tylko na temat tego. I to tyle ziomeczki w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się podobał, chcielibyście jakieś testy czegoś innego, nie mam tu nic pod ręką, żeby Wam dać przykład. O, mam. Test mleka łaciatego. Truskawkowe i bananowe. Taki przykład tylko dałem. Wymyślcie coś. Ja się zastosuję, wybiorę coś najfajniejszego. Coś oczywiście do testu, do próbowania, do jedzenia, do picia. Zastosuję się i na pewno coś fajnego wymyślimy razem. Jeżeli odcinek się podobał, łapka w górę, komentarz, wbijajcie na Face'a, na fanpage'a. Nie wiem. Róbcie co chcecie. Wolną rękę macie. Więc tyle ziomeczki. Trzymajcie się. Bang!